Panie pośle, jak pan ocenia naszych nowych posłów? No mają duże perspektywy przed sobą wszyscy nowi posłowie klubu SLD. Agurata Sekułarz-Majdińska jest adwokatem, ma bardzo duże doświadczenie społeczne, była radną Warszawy. Zbyszek Zaborowski był już posłem w sejmiku województwa śląskiego. Dariusz Joński przecież był wicekuratorem, można powiedzieć, jak został zawieszony prezydent Łodzi i wykonywał funkcję wiceprezydenta. To są wszystko osoby, Marek Balt jest szefem Rady Społecznej Szpitala w Częstochowie, to są wszystko ludzie bardzo doświadczeni i na pewno się sprawdzą.